STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Korony Kielce. Na pewno cała drużyna zagrała dobrze i na pewno cieszy zero z tyłu, szkoda, że nic z przodu nie wpadło. Czekałem prawie cały sezon, ale ta cierpliwość u młodych zawodników jest najważniejsza, więc w końcu ta szansa przyszła i teraz ważne, żeby jej nie zmarnować. Paweł, jak się czułeś wchodząc do tej bramki w pierwszej jedenastce? Myślę, że dosyć pewnie. Traktowałem to jako kolejny mecz i zrobiłem swoje. W drugiej połowie rzeczywiście trochę tej pracy miałeś, natomiast zaskoczyło cię, że tak naprawdę pierwsza odsłona była się bez jakiejś większej koniecznej interwencji? Nie zaskoczyło mnie to, bo cała drużyna grała dobrze i nie pozwalaliśmy Miedzi na zbyt wiele w pierwszej połowie i nie stwarzali sobie jakichś groźnych sytuacji. Paweł, skuteczności zabrakło w tym meczu kolegom z pola. No tak. Kto oglądał mecz, to na pewno widział, że mieliśmy własne szanse. Szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy, ale co? No dobrze, że nie straciliśmy żadnej głupiej bramki. Jest utrzymanie i tak trochę Korona już nie gra tak, jak przyzwyczaiła nas do tego. Przyzwyczailiśmy kibiców do dobrej gry i myślę, że dzisiaj ta gra też była dobra, bo stworzymy swoje sytuacje. Po prostu tak jak już w wcześniejszych meczach było, że nie wykorzystywaliśmy sobie tych sytuacji i musimy dalej pracować nad tą skutecznością. Serce troszeczkę mocniej zadrżało, jak Petieri Forsell huknął w poprzeczkę w drugiej połowie? Na to uczulał mnie trener Drescher. Analizowaliśmy jego strzały i byłem gotowy, że on może zaskoczyć z tego wolnego, czy nawet z gry ze strzału. Powodów do radości może być jeszcze więcej, bo w przyszłym tygodniu drużyna z Centralnej Ligi Juniorów może sięgnąć po Mistrzostwa Polski, a ty też solidną cegiełkę w ten sukces dołożyłeś. Więc pewnie to też dla ciebie taki dodatkowy smaczek w tym sezonie. Tak, na pewno to też jest sukces całej drużyny i trenerów i całego klubu o osiągnięcie Mistrzostwa Polski Juniorów. Także to też na pewno cieszy i buduje. Myślę, że taki mecz z obu stron, chyba wyczekiwania trochę mieć, bała się otworzyć. Wiadomo, w jakiej są sytuacje w tabeli. Mieliśmy, myślę, tą przewagę optyczną, gdzieś więcej tą piłką operowaliśmy, z tym, że operowaliśmy w takich strefach, które do pewnego momentu nie powodowały w ogóle zagrożenia. Myślę, że to był problem, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej tych sytuacji trochę więcej było, może mecz się otworzył, szczególnie ta sytuacja, gdzie Miedź mogła strzelić bramkę i bezpośrednio z tej kontry, którą my wyprowadziliśmy po tym wybiciu piłki, myślę, my powinniśmy wyjść na prowadzenie. Więc to taki troszeczkę paradoksalna była akcja, ale koniec końców znowu 0-0 i znowu pewnie będziemy mówić o tej skuteczności. Chociaż myślę, z perspektywy całego spotkania to sprawiedliwy wynik. Nie było wam tam ciężko grać w środku do przodu? Było was takich trzech zawodników z konotacjami raczej defensywnymi. Ty, Petrak, Gniatić. Ciężko chyba pchać piłkę przez środek do przodu, jak macie bardziej defensywną zmianę. Tak, ale myślę, że też ten system był docelowo tak zbudowany, że mieliśmy tych dwóch napastników z przodu. Nasze założenie jakby też było przyblokowane przez to, jak Miedź grała w środku i to, jak nisko stali tak naprawdę, bo tej piłki w środek tak naprawdę nie dało się przepchnąć. Stąd też próby grania tymi bokami i wrzutkami na dwóch napastników. No też wiadomo, że na 10 takich piłek 8 razy obrońca ma tą przewagę, bo jest w tej pozycji oczekującej i ma przewagę fizyczną. No ale mieliśmy też sytuację z tego, Felice tam dwa razy uderzał. Szkoda, że tej dokładności trochę brakuje.